Cześć, dzień dobry, witajcie z Reykjaviku, z mojego miejsca do chodzenia na spacerek. Jestem z moimi laluniami. Lalunie moje tam sobie śpią, nie widać ich. A do czego chcę nawiązać? Do tego, że wiele razy słyszałam, no jak to z kotami w wózku. A tak, to dlatego, że kot to nie pies i pies to jeszcze z tobą pójdzie, a kot sobie siedzi, kot na drzewo chce wejść. A tak zauważyłam, że sobie siedzą i oglądają, ewentualnie tak jak już teraz, chwilę idziemy, śpią. Ja też jestem zobowiązana do spaceru, a kotki wiem, że chcą właśnie wyjść, dlatego że siedzą bardzo w oknie i płaczą do okna otwartego. Także wiem, że kotek informuje, że chce wyjść jeden z drugim. Chociaż Freja bardziej chce wyjść jak Helunia. Ale do czego chcę nadmienić? Do tego, że często jest tak, że inni mówią po co, na co, dlaczego, to głupie, a co ty robisz, ojej, ale będzie śmiesznie, nie możesz sobie czegoś innego znaleźć, to takie to głupie. Spójrz na te koty i zobacz, jakie one są szczęśliwe, że mają taką fajną przygodę w tym wózku. A ja się cieszę, że ja wychodzę na spacer. Zobaczcie, jaka piękna zimowa pogoda. Piękne, błękitne, zimowe niebo. To niebo tam, jak widzicie, tam jest północ. Ona ma zupełnie inny kolor błękitu. Tam jest taki mega błękit, którego tu w Reykjaviku nie widać. To jest tylko na północy Islandii. Właśnie jak w Ísafjörður mieszkałam. To tam jest takie bardzo specyficzne, zimowe, piękne niebo z przepięknym błękitem. Tam właśnie w oddali widać ten błękit. I uświadomiło mi to też, że dzisiaj chcę nawiązać do tego, że często, kiedy ja proponuję dołączenie do mnie, do biznesu, osobom zaraz jest krytyka, że dołączasz do piramidy, dołączasz do gównianego biznesu, że to ściema. Mnie to już teraz śmieszy. Tak powiem, dlatego że to mówią osoby, którym nie wyszło lub w ogóle nie spróbowały. I jest tak zimno, że mi się ciężko mówi. Ale naprawdę, osoby, które nigdy nie dały sobie szansy, mają bardzo krytyczną na ogół opinię, nie tylko o biznesie. A to trzeba spróbować i zdecydować samemu. Tak samo jak ja dziś, idąc z moimi koteczkami, co na początku, o, jakie głupie. Ale spróbowałam i widzę, że kotki bardzo to lubią. Także nie poddawajcie się nigdy, nie słuchajcie opinii innych, bo te opinie innych, one są negatywne tylko dlatego, że tym ludziom nic w życiu nie wyszło i oni nie wiedzą, jak sobie ani tobie pomóc. I jedyne, co w swoim życiu usłyszeli, to były słowa krytyki. Dlatego dziś krytykują ciebie. No, miłego dnia, z pięknego nieba, widoku dla was. Na razie.